21 lutego 1846 roku rozpoczęło się powstanie chochołowskie. Górale zmęczeni wieloletnim jarzmem zaborcy austriackiego w zbrojnym powstaniu postanowili zawalczyć o wolność. Pomimo tego, że tatrzańska insurekcja nie trwała długo i w porównaniu do innych powstań nie liczyła wielu uczestników, to właśnie wtedy górale ostatecznie udowodnili swoją polską świadomość narodową oraz ogromny patriotyzm. Od poruseństwa minęło już 171 lat, jednak pamięć o ówczesnych bohaterach jest nadal żywa. To powstanie, mimo że jest takim małym epizodem i tylko w specjalistycznych podręcznikach do historii jest, dla Podhala jest bardzo ważne. Ważne jest dla naszej miejscowości, dla całego Podhala. Na nim opiera się cały góralski patriotyzm. Jest to zawsze podkreślane przez poetów tutejszych podhalańskich. I jeśli mówimy o patriotyzmie góralskim, to nie można o powstaniu chochołowskim nie wspomnieć. Jest to taki gwóźdź, jakby, na którym to wszystko wisi. I teraz to powstanie miało swoje konsekwencje, bo to było jak ziarno rzucone w ziemię, które wydało plon w czasie przed I wojną światową, kiedy zebrało się właśnie w Chochołowie ponad 1000 ochotników do drużyn podhalańskich, którzy potem poszli do Legionów i przynieśli Polsce wolność w 918 roku po 123 latach niewoli. Wczoraj w Chochołowie rozpoczęła się pierwsza część obchodów, upamiętniających bohaterstwo uczestników poruseństwa. Na obchody przybyli samorządowcy, duchowni, politycy, nauczyciele, dzieci z okolicznych szkół, ale przede wszystkim chochołowianie. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec pytaliśmy o szczegóły pierwszego dnia obchodów. Dzisiaj rozpoczynimy w gminie Czarny Dunajec obchody rocznicy powstania chochołowskiego. Dziś główne obchody, pierwszy dzień 22 lutego. Spotkaliśmy się na mszy świętej w Chochołowie w kościele pod wezwaniem świętego Jacka o 10:00. Potem po mszy świętej złożyliśmy wieńce pod pomnikiem powstańców chochołowskich, skąd wyruszył przemarsz oficjalnych delegacji, sztandarów, pocztów sztandarowych do szkoły podstawowej w Chochołowie. Kany młodzież przedstawiła nam wierszak w śpiewie góralskim, przedstawiła nam historię powstania chochołowskiego w swoim programie artystycznym. Obchody nie zakończyły się na wczorajszym hołdzie złożonym powstańcom. Organizatorzy przygotowali jeszcze dwie części dla bohaterskich uczestników poruseństwa. To co dzisiaj, to jest pierwsza część tej uroczystości, taka główna. Natomiast są jeszcze imprezy, które jakby uzupełniają te obchody. I to są recytacja wiersza patriotycznego, góralskiego i literackiego wiersza tutaj u nas w Chochołowie. I on rozpocznie się w piątek o godzinie 10:00 tutaj na tej sali. I będą brać w tym udział uczniowie z terenu naszej gminy, ale także spoza. I także w niedzielę mają być zawody w biegach narciarskich imienia powstańców chochołowskich, jeśli dopisze pogoda. Na te wszystkie uroczystości serdecznie Państwa zapraszam.